Słuchajcie, będziecie się śmiać, ale ja i mój astygmatyzm zamówiliśmy Loli nową kuwetę. To jest kuweta? To jest Lola. Ale tak naprawdę, słuchajcie, to zmyliło mnie to, że poprzedniej wzięłam tą i to jest rozmiar M, a to jest rozmiar XL. I po prostu jej kupiłam takie duże podkłady i ona woli się załatwiać na tych podkładach. A jednak dla podłogi bezpieczniej, jak jest kuweta, no, więc tak. I Lola się wstydzi robić cokolwiek przy ludziach, więc ma tam spod za kanapą, który sobie sama wybrała. Chociaż powiem wam, że dzisiaj już jesteśmy po dwóch spacerach i było i dwa razy siku i kupa na spacerze, także już zaczynamy ogarniać spacerki, więc mam nadzieję, że już niedługo tam ta kuweta i te podkłady nam nie będą potrzebne. No, ale a teraz jeszcze jemy śniadanie. Także, no, ale powiem wam, że to jest fajny patent, naprawdę, bo tematy nie przeciekają, naprawdę nie przeciekają, ale mimo wszystko jakoś tak, wiecie, nie wiem, podoba mi się patent z tymi kuwetami. No właśnie jej zamówiłam takie, wiecie, podkłady z Allegro. Jak chcecie, to wam mogę wrzucić linka, o ile nie zapomnę. Takie podkłady z Allegro dla ludzi i one są w ogóle tańsze niż te psie. I one naprawdę nie przeciekają, jej zamówiłam po prostu takie duże i ona już tylko się załatwia na tych dużych, a z tych małych kuwet nie chce korzystać, więc jej zamówiłam dużą, no to teraz mam Lola. No, ale mówię, myślę, że to już niedługo, aż Lolek załapie, że wychodzimy na spacerki się załatwiać, bo już naprawdę dobrze nam idzie. Więc jak coś, to po prostu oddamy jakimś pieskom, które potrzebują, bo mamy dwie małe i teraz tą jedną dla Bernardyna. No, strasznie się śmiałam, jak mi pan dzisiaj przyniósł to pudło, bo no właśnie, ja jak zobaczyłam to pudło, to już wiedziałam, co jest grane. No, także także tak to wygląda. Lola tam dziamie dzielnie. Ja, słuchajcie, dzisiaj od rana robię Q&A o związkach na Instagramie i mega mi się podoba. Nigdy nie robiłam takiego tematycznego. Zadajcie mi pytania, co ja tam sądzę. I już jest chyba, no, jest 14 równo. Ja właśnie dopiero zrobiłam sobie kawę. Nie jadłam jeszcze, jeszcze śniadanie, ale chyba nie będę jeść, bo mam obiad ten sam, który wczoraj miałam. I zabieram się za sernik na zimno, bo mi zaraz te truskawki zapleśnieją. I chcę jeszcze zrobić porządek w lodówce, bo tam mam kilka jakichś pojemników, które muszę poopróżniać. No i zrobić porządek w łazience, w lodówce. I będę miała miejsce na sernik na zimno, który już planuję zrobić od przedwczoraj chyba. I zaraz się za to zabieram, a obiad mam już gotowy właściwie, bo mam i ugotowany makaron, i sos, i kurczaka, i wszystko. A pyszny wczoraj był ten sos, także dzisiaj nie idę na żadne zakupy. Wszystko mam, dopiję kawę. A, i właśnie, chciałam wam coś jeszcze pokazać, tylko muszę to przynieść. No dobra, słuchajcie, tak was tu postawię. Pokazywałam wam ostatnio, że użyłam sobie, ja to dostałam w paczce PR-owej, nie kupiłam tego, Bourjois Healthy Mix Clean. I to jest taki, wiecie co, tu jest napisane Tinted Beautifier, czyli coś w rodzaju kremu BB, ale to naprawdę ładnie kryje i ma bardzo ładne wykończenie i ładnie się trzyma. A ja ostatnio mam problem z alergią i jak ja mam alergię, to mam tak suche oczy, że po prostu wszystko, no czuję, że mam taką mega ściągniętą skórę i też, wiecie, wszystkie podkłady i pudry sprawiają, że też czuję, że ta skóra jest taka ściągnięta, odwodniona i powiem wam, że to mi super pasuje, tylko pierwszy raz użyłam tego kolorku 002 Light Clair. I widzę, że on był trochę za ciemny, tym bardziej, że ja ostatnio mówiłam wam, że mi się wydawała moja buzia taka... I używam więcej bronzera, bo tak mi się podoba. I to chyba było za ciemne. I dzisiaj sobie wzięłam, bo też w tej paczce był ten kolor 001. No i naprawdę, to jest chyba... czwarty dzień, kiedy noszę ten, to coś właściwie.
Tak, tu jest napisane Radiant Glow, 24-godzinne nawilżenie. Kryje niedoskonałości, nie maskując naturalnej struktury skóry. Dokładnie tak, słuchajcie. A, i nawilżenie przez 24 godziny. Zobaczcie, co tam Lola robi. I naprawdę, słuchajcie, on bardzo ładnie wygląda. Nie jest właśnie jakiś taki matowy, ale nie ma w sobie drobinek. Ja tutaj to mam rozświetlacz. Wygląda bardzo naturalnie i ładnie buzia po nim wygląda. Wrzucę Wam link z Allegro, ale wiecie, tam w Superfarm czy w Rossmanie, czy zresztą wiecie. Ja zawsze wrzucam linki z Allegro, tak? Taką mamy umowę, żeby było wiadomo, o co chodzi, jaki produkt, a kupujecie sobie lub nie, gdzie macie ochotę. Więc to. Ale druga rzecz, słuchajcie. Ja sobie robiłam ostatnio ten... A, jeszcze a propos tego podkładu czy tego czegoś, no to ja po prostu, no tu widać, słuchajcie, no mnie tak ostatnio tutaj wysypało tragicznie, że mówię Wam, nie mogłam na siebie patrzeć po prostu w lustrze. Wydawała mi się ta buzia taka opuchnięta, cała w ogóle i to nawet nie trąci, tylko w takich gulach w ogóle, no masakra. I ja tutaj mam na maksa ślady, widzicie, nie mam korektora ani nic. No i to jest tak, jak oni napisali na opakowaniu, że no to nie kryje w 100%, ale kryje na tyle, że jakby, wiecie, jak macie coś takiego na twarzy, to żebyście naładowały tam tonę korektora i nie wiem, double wear'a, to i tak będzie widać, bo po prostu widać w strukturze twarzy, tak? W strukturze skóry, że tam coś jest, więc ja też nie jestem, u siebie przynajmniej, jakby każdy, wiecie, maluje się tak jak lubi. Fankom takiego, wiecie, przykrywania tego mocnym make-upem, bo moim zdaniem to jeszcze bardziej podkreśla. Ale zobaczcie, że to jest takie ładnie wyrównane i to naturalnie wygląda i naprawdę powiem Wam super, ale mówiłam Wam, że może, kurczę, to jest bałagan, ale dobra. Robiłam sobie ten lifting gels i też w parce z Bourjois była taka maskara Twist Up the Volume Ultra Mascara. A tu się jeszcze coś przekręca, a ja tego nie przekręciłam i nie wiem, na jaki poziom malowałam. A okej, okay, dobra, ja też jestem pierdołą, w ogóle tego nie doczytałam. Ale słuchajcie, ja nie wiem, czy to jest ta maskara, myślę, że to i maskara, i lifting rzęs. No dawno nie miałam tak pięknie wyczesanych, rozdzielonych rzęs. Naprawdę, dawno mi żaden tusz się tak nie podobał. Robię Wam tu mega zbliżenie. Naprawdę pięknie. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej maskary. Także też jak znajdę na Allegro, to Wam podlinkuję. Twist up. A widzicie, bo tu jest, ja tego nie doczytałam, z drugiej strony jest, że to się przekręca. I właśnie widziałam, że coś tam było, że przekręca, ale nie wiedziałam co. A i to jest kolor 001 Ultra Black. I ona faktycznie jest taka black. No i naprawdę super, także jak szukacie maskary, nie wiem, pewnie z 40-50 zł kosztuje tuż Bourjois, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale chyba to nie jest jeszcze jakaś taka wysoka półka cenowa. Zresztą nie wiem, nie wypowiadam się, nie mam pojęcia, ale naprawdę przepięknie. Ja mam teraz Lancome, no, który tam kosztuje grubo ponad 100 i nie robi takich ładnych rzęs. Więc naprawdę, słuchajcie, polecajka. Jakoś wiecie, ja ostatnio mało otwierałam tych paczek PR-owych, mało Wam pokazywałam i mało też testowałam, bo ja wierna jestem w kółko tym samym rzeczom, ale powiem Wam, że to Bourjois i też, no często tak jest, że wiecie, coś tam sobie przetestuję i nie do końca mi się podoba, więc nie pokazuję Wam tego po prostu, ale to naprawdę prima sort. Nie, Lolek? Tak? Jestem z Ciebie bardzo dumna ostatnio. Bardzo ładnie jesz, psu wrócił apetyt, tak. I zobaczcie, ona jest taka... Tak, będę gryźć palec. Takie ma umaszczenie jak labrador. Taka jest biszkoptowa, mega mi się podoba. Znaczy, no w ogóle ona mi się mega podoba, wiecie. Jak jakby nie miała umaszczenia, to by mi się podobało, ale fajnie jej to tak... No wiem, że nie lubisz tej obroży, no. Matka będzie Ci szukać, jak tylko znajdziemy coś lepszego. No i ładnie Lola już zaczęła chodzić na smyczy, bo bez smyczy chodzi idealnie. No ale wiecie, mieszkamy w mieście i nie wiem, gdzieś przy ulicy czy coś, no to nie ma opcji, żeby taki mały szkrab chodził bez smyczy.
No i już załapałyśmy ładnie. Tak, powiedz, jestem, Lola generalnie jest bardzo niezadowolona, że ma na sobie obroże lub smycz, ale już, bo tak to bez smyczy się trzyma i w ogóle pilnuje, a jak jej się przypnie smycz, to staje i nie chce iść i czeka, żeby ją odpiąć. No ale tak jak mówię, no nie ma opcji, tak gdzieś z dala od samochodów, no to tak, ale tak to w mieście, no to nie ma opcji, żeby z takim szkrabem chodzić bez smyczy, póki nie załapie co i jak, nie? A zresztą wiecie, sushi też do końca swojego życia przy, gdzieś tam przy ulicy nie chodziła bez smyczy, powiedzmy. Tak. No, więc bardzo jestem z ciebie, Loluś, dumna. Tak, muszę wszystkim powiedzieć. No. I strasznie cię muszę swędzić zęby, bo memłasz mi te palce. Memłasz mi te palce. No. No. Powiedz, niedługo pewnie ci zaczną wypadać. Będziemy takie małe ząbki znajdywać. Będzie wróżka zębuszka. No. Wróżka zębuszka. Dobra, mama ci idzie tą kuwetę twoją odpakować. I tutaj właśnie z Loli, sama sobie wybrała to miejsce i serio, nie można się patrzeć, o tu już jest ta jedna mała, więc tak, więc miejsce jest za kanapą, powiedz. No chodź. Jaką matka ci kuwetę kupiła? No głupia, no. No głupia. Zobaczcie. No. Tak? No. Dziwne, że Kicia jeszcze się nie zainteresowała tym pudłem. Ale nic. Ale no, generalnie miała dokładnie takie podkłady 90x60 i tylko z nich teraz korzysta. Nie chce już korzystać z tej małej kuwety, więc nie jest z tej folii. Więc tak. Jak znajdę linka na Allegro, to wam też wrzucę. Nie, Lolek? Widzicie, ja wcześniej zamówiłam takie maty z Allegro. One są dla ludzi. Poczekaj, Loluś. I one mają taką naprawdę tutaj folię pod spodem, że tutaj nic nie przecieka. O, i to jest dokładnie... Nie, dobrze trafiłam, bo ona miała taką samą matę. I one nie mają żadnej firmy ani nic, więc jak chcecie, to wam wrzucę link. Cieszysz się, tak? No tak, to jest ten rozmiar. No w sumie się nie pomyliłam. No, także to po prostu przyszło w takiej folii i one były najtańsze. I jak chcecie, to... O, przyszedł kocur. Szeryf przyszedł sprawdzić. No i to z tą kuwetą to jest tak, że po prostu tu się kładzie, to się podnosi i się przy ten przyciska i spoko, nie? No, także jak chcecie tanie te podkłady, macie maluchy, to to wrzucę wam linka, jak jeszcze będą. Dobra, słuchajcie, ja tup. Zabrałam się za robienie sernika. I pierwszy raz robię spód z takich biszkoptów, bo zawsze robiłam z tych, no, digestivów. I kupiłam takie biszkopty w Lidlu dla dzieci, nie? One mają takie różne wzorki. Tak, i mówię tak. Co oni teraz na tych biszkoptach dla dzieci malują? A nie, to żyrafa. Ale serio, tak mi się wyłonił. Teraz wygląda jak siusiak z cyckami. No nie wiem, generalnie tak. Zdziwiłam się. Loluś, nie. Więc mam już tutaj, będę robić na zimno, nie z twarogu, tylko z mascarpone. Jak zwykle sobie modyfikuję przepis Thermomixa i robię po swojemu. Dodaję też masła do tej masy biszkoptowej, bo w przepisie było, żeby wyłożyć same biszkopty, ale jakoś boję się, że mi się to potem rozwali. Ja zawsze robię z masłem. No, więc ja sobie tutaj modyfikuję przepis. Będą truskawki, będą borówki, będą maliny. I Lola w galaretce będzie też, tak? Będzie Lola w galaretce? Tak? Lubiłabyś sernik na zimno? Chyba nie. No i tutaj mam jeszcze dwie galaretki. No i zaraz będziemy działać. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tutaj mam moją playlistę do gotowania. I ten. I robimy. Dobra, słuchajcie, skończyłam robić moją masę serową i wstawiam to do lodówki, żeby stężało. Potem będę kłaść owoce i zalewać galaretką, ale zrobiłam masę z mascarpone, cukru pudru, który sama robię, czyli po prostu, wiecie, drążę laskę wanilii, potem w termomiksie mielę z cukrem, no to wnętrze laski, wiadomo. Więc tak,
mascarpone, masło, ten mój cukier puder i galaretka truskawkowa rozpuszczona w połowie wody podanej na opakowaniu. Normalnie wyliżę zaraz tego tego. Dawno mi nic tak nie smakowało. Mam nadzieję, że ten sernik później też będzie taki dobry jak ta masa. Po prostu pycha. Już mamy wieczór, jest 19.30. Zobaczcie, ja się nie pudrowałam ani nic, naprawdę spoko ten burżuła wygląda, podoba mi się. Jedna zmywarka już mi się zrobiła, więc czekam aż mi wszystko... O, kto zszedł z kanapy? Śpioch! Czekam aż mi się... wysuszy. Ojej, kto się obudził? Alola tak smacznie spała, bo słuchajcie, poszłyśmy na spacerek i spotkałyśmy takiego młodego setera. Dobra, już jestem. Spotkałyśmy takiego młodego setera i słuchajcie, chyba z godzinę się bawiły, bo przybiegł się przywitać. I taki był mega grzeczny, a wiecie, też chcę Lolę trochę oswajać z takimi dużymi pieskami. Także w ogóle próbowałam mu piłeczkę zabierać i w ogóle no super, on się kładł na ziemi i tak wiecie, się rozpłaszczał, żeby być malutki dla niej. Strasznie fajny piesek, strasznie milutki. Lola tak próbowała podgryzać, różne zachowania przejawiała, powiedz tak. Dopiero się uczę socjalizować. Ale no chyba z godzinę w ogóle pójdźmy na spacerku z nim i ten, tak? No co ty chcesz? No chodź tutaj, chodź. Na ten, na pierś, tak? No, nie gryź mnie, Lolek. Lola się nauczyła też ciągnąć za włosy. No już, dobrze. Później, tak? A możesz posiedzieć chwilę spokojnie? Możesz? Dziękuję. No więc, tak, więc spała tutaj spokojnie na kanapie sobie. Ale teraz i właśnie chciałam się do Was odezwać, póki Babyk śpi, ale Babyk się obudził. Tak? Babyk? Mój najsłodszy pies na świecie, tak? Tak. Taka jestem dzielna. Tak? Nawet zapraszałam do zabawy już później, więc myślę, że jeszcze się parę razy spotkają i będzie zabawa. Będzie zabawa, nie? Jeszcze potem przyszedł mopsik, tak? Poznaję teraz pieski wszystkie z osiedla, no. Wszystkie pieski z osiedla poznaję teraz, tak? No, muszę się nauczyć żyć w społeczeństwie psim też. Bo ludzie to wszyscy mnie kochają. Taka jestem słodka. Tak? Lolek? No. Więc właśnie, o, zrobiłam sernik, posprzątałam, nastawiłam zmywarkę. Poszłyśmy na spacerek. Powiem Wam, że jedyna lipa z sernikiem jest taka, że nie wiedziałam na jak długo trzeba włożyć tą masę serową, żeby stężała i za krótko go trzymałam i jak wlałam galaretkę, to troszkę mi się pomieszało, więc chyba nie będzie tak idealnie oddzielony, żeby te galaretka i ten, tylko troszkę, no ale zobaczymy, mówię, pierwszy raz. No naprawdę, zobaczcie jak ładnie ten burżuła wygląda. Tu mam powycierane, ale to mnie Lola wylizuje, więc... więc tak. No i zaraz jeszcze tutaj właśnie mam jeszcze jakieś gary, termomix i tak dalej do pochowania i nastawię tu pewnie drugą zmywarkę. I jeszcze chcę tu odkurzyć i umyć podłogę. Jutro wyniosę kartony, bo właśnie mówiłam Wam, że mam gościa jutro, także tak, jutro pani pójdzie jakiś alkohol kupić do Lidla, nie? Będzie sernik na zimno, ile wyszedł, a jak nie, to coś innego zrobimy, nie Loluś? Tak? Cieszysz się, że przyjdzie ktoś do ciebie? Tak? No? Ojku, no. To jest słodziak po prostu, taki słodziak. Jestem słodziakiem. Jestem słodziakiem. Chodźmy z ją. Nie zlizuj mi tego makijażu. Nie zlizuj. Nie to, żeby mi przeszkadza. Tylko nie chcę, żeby ona to jadła, nie?
Chihuahua. Chihuahua. No, także tak to wygląda. W ogóle teraz sobota i niedziela mają być mega upały. Więc zobaczymy, odpalimy Dysona wtedy, nie? Żeby Chihuahuę ochłodzić. Tak? Żeby Chihuahuę ochłodzić. I język do ust, od razu słuchajcie. Lola się nie pierdzieli. Nie pierdzielę się, a smakuje psim żarciem. No więc tak, dzisiaj robiłam takie związkowe Q&A na Instagramie, to już wam mówiłam, całkiem ciekawe to jest, więc może teraz będę robić takie właśnie jakieś tematyczne. W sumie nigdy tak nie robiłam, zawsze zadawaliście mi pytania o coś tam. A właśnie teraz chyba w sumie zacznę robić właśnie takie no, różne tematy, bo całkiem ciekawe to jest. Wiecie, każdy ma inne spojrzenie na różne rzeczy, nie wiem, w związkach, w relacjach. No, ten mega mi się podobało. Więc to mi zajęło dzisiaj trochę dnia. No właśnie robiłam sernik, potem sprzątałam. Zmontowałam, mierzymy z Zary i wrzuciłam dzisiaj, więc jak jesteście ciekawi, to możecie zobaczyć, bo naprawdę super rzeczy. Naprawdę. Jakoś mi się udało wyrwać i przyznam wam się, że dzisiaj przyszła kolejna paczka z H&M, bo no, potrzebuję jakichś takich letnich sukienek i takich rzeczy, więc zamówiłam jakieś shorty, jakieś takie różne klapki w ogóle też, więc jutro już nagram, bo mi się dzisiaj nie chce tego robić, ale też będzie. Z H&M na zdrowie. No nie może matka nic powiedzieć, no nie może nic matka powiedzieć, po prostu przychodzi tutaj jęczy wołek mały i się chce tulić, tak? Też cię kocham. Więc ja zaraz wskakuję pod prysznic, idę sobie zrobić, odgrzać makaron, ten sam, który miałam wczoraj z tym sosem z fety i już mnie po szyi i ze szparagami z kurczakiem. Właśnie, chociaż się zastanawiam, czy jestem głodna, czy nie. Ale od rana nic nie jadłam, ale czekam na ten sernik. Ja chyba zrobię sobie ten makaron. Ciekawa jestem właśnie, czy ten sernik stężał, czy nie. Mam mega ochotę go spróbować, ale wiecie, boję się, że otworzę tą foremkę i na przykład on mi wypłynie i się rozwali. Więc zaraz tam zrobię dochodzenie, go pomacam, czy on już się nadaje do jedzenia, czy nie. Bo właśnie nie mam pojęcia, ile on powinien siedzieć. Lolek, ile powinien sernik siedzieć? Powiedz. Jak myślisz? Ciłało. Ile sernik siedzi w piecu? Znaczy w piecu, w lodówce. Co? Ciłała. Masz takie ostre zęby. O, no właśnie, przyjdzie szeryf i zrobi porządek. Chodź, kicia. Chodź. No chodź. Chodź. No chodź. O, widzicie, Lola już spytała. Chodź, kiciu, nie? Chodź. No przecież pani ciebie też kocha. Postawiłam jej tam to wielkie pudło i siedziała sobie w nim chwilę. Więc nie wynoszę go jeszcze, niech do jutra ma zabawę, bo takiego wielkiego pudła to chyba jeszcze nie było tutaj, nie? Tak, takiego wielkiego pudła dla wielkiego kota groźnego. Dla wielkiej kici, no. Patrz się, zazdrośnika. Oj, coś tu mi się... No, głaszczę kota, widzisz? Matka, głaszczę kota. Zazdrośniku. No. I co teraz? I co teraz, Lolek? No? No? Także słuchajcie, tak to wygląda taki dzień dzisiaj. No i co? Idę zmyć makijaż. A, właśnie miałam wam powiedzieć, że cały czas używam tego balsamu Elemis do zmywania makijażu. I jest spoko, naprawdę jest spoko, nie mogę mu nic zarzucić, ma ładny zapach, fajnie zmywa, fajną konsystencję, nic mnie nie podrażnia. Ale wolę zapach z Emmy Hardy. I jak go skończę, to kupię znowu Emmy Hardy.
nie wiem, jakoś mi bardziej pasuje tamten, tak? Kotecek? Jakoś ten Lemis, nie? Właśnie tak jak wy mi pisałyście pod filmem, że dużo osób to reklamuje, ale że jakoś wam tak nie urwało, brzydko mówiąc. No i ja też mam takie samo zdanie, że nie mogę powiedzieć nic złego o tym produkcie, że jest jakiś, nie wiem, beznadziejny czy coś, ale Emma Hardy jest tańsza i jakoś tamten zapach i tamta konsystencja bardziej mi pasuje. I mam wrażenie, że tego Elemisu troszeczkę więcej trzeba użyć. Nie to, że jakoś dużo, ale wydaje mi się, że tej Emmy Hardy dużo mniej. Ona była taką miała inną konsystencję. Nie to, że gęstszą, bo podobną, ale szybciej się to zamieniało w taki olejek. Znaczy mniejsza i no tak, jakoś tak, bo ten jest taki troszkę bardziej tępy, taki mniejszy ma poślizg. Ale to naprawdę takie, wiecie, oba są bardzo dobre. Jeżeli macie ochotę na Elemis, to spróbujcie, bo spoko. Tak, Lolek? No, dobra, to ja zmykam pod prysznic i... Ojejku, robię sobie coś do jedzenia. Przepraszam, i odpalam Rząd, bo oglądam na Netflixie, a widziałam, że pojawił się drugi sezon serialu, który mi się bardzo podobał. On był chyba norweski. Na pewno z jakiegoś kraju skandynawskiego. A może fiński, nie pamiętam. Miłość i anarchia. Bardzo wam ten serial polecam. Zobaczcie sobie, jest teraz drugi sezon na Netflixie. A dzisiaj jeszcze widziałam reklamę, że słuchajcie, będzie we wrześniu na Netflixie ekranizacja jednej z dwóch moich ulubionych książek, czyli pierwsza to jest Mac John Falls, a druga to jest beletryzowana biografia Marilyn Monroe, Jones Carol Oates. I właśnie będzie ekranizacja tej książki, więc nie mogę się doczekać. Naprawdę nie mogę się doczekać. Też wam wrzucałam dzisiaj to na Instagramie, bo bardzo jestem ciekawa. Pamiętam, że kiedyś w telewizji był taka ekranizacja w dwóch odcinkach i nawet kiedyś tego szukałam, ale nie mogłam tego znaleźć, żeby jeszcze raz to obejrzeć. Więc jak coś to tak, to od września na Netflixie. Dobra, to ja zmykam. Pewnie pokażę wam kolację i jak sernik wyszedł, to wam pokażę, a jak będzie, jak średnio wyszedł, to też wam pokażę, a jak będzie wielką porażką, to wam nie pokażę. Nie, pewnie i tak wam pokażę, zawsze wam wszystko. No dobra, idę się kąpać. Ale naprawdę, słuchajcie, a ten tusz to w ogóle dzisiaj się przeglądałam jeszcze w windzie w lustrze. Ten tusz to jest jakiś sztos, słuchajcie. No też trzeba brać pod uwagę, że ja mam swoje długie rzęsy, a po tym liftingu mam na maksa wywinięte. No i to też inaczej wygląda niż bez, ale tusz super. No, dobra. Zobaczcie, włączyłam Kici wideo dla kotów z ptaszkami. I się rozgląda, patrzę na okno, skąd te głosy, ale ona tak chyba zajarzyła. Lola z tyłu też się patrzy, co to. Nie, to nie za oknem. Ona, wiecie, jest nauczona, że za oknem są ptaszki. Lola też patrzy. Kicia, tam są nie za oknem ptaszki, no. Ona się patrzy na okno. Ale ona też ogląda. Ale konsternacja. Co to jest? Co to jest? Nie podobają ci się ptaszki? Alola, chcesz ptaszki zobaczyć? Chodź, zobacz. Zobacz, co to jest. Dla ciebie to ciekawe, czy nie? Nie, chyba ptaszki nie ciekawe. Zaraz muszę poszukać, czy są filmiki dla psów.
tam jest? Zobacz, wiewiórka. Wiewiórka. Co to? Co to? No chodź zobacz wiewiórkę tutaj. No dobra, więc ja już mam mój makaron. To jest to samo, co robiłam wczoraj. Lola jest bardzo podekscytowana, tak? Na mój makaron. Tak? I tu mam odpalony rząd. Mam zieloną herbatę. I relaksik. Relaksik, nie Loluś? Loluś sobie pooglądał różne rzeczy na YouTubie, ale musiałyśmy przerwać, ponieważ zaczęło obgryzać mi iPada. Tak. Tak? Masz marchewę. Masz. Masz. No, marchewa atakuje. Dobra, coś poszło jednak nie tak. Widzicie, właśnie o tym mówiłam, że nie poczekałam dostatecznie długo, żeby ta masa serowa się wystudziła i wlałam galaretkę i mam coś takiego. A jeszcze widzę, że tu mam wyciek galaretki bokiem. Nie wygląda to dobrze, ale może smakuje. Czy ty już się zrobiłeś? On w ogóle tak średnio się ściął, słuchajcie. To może być pewien problem, nie? Ciekawe. Właśnie tego się boję, że otworzę to i to mi wypłynie. No dobra, z profilu wygląda nawet jak sernik na zimno. No zobaczmy, no. Kurde, że ja to tak szybko wlałam. Wydaje mi się, że jakbym poczekała trochę, to by było dobrze. No ale nie wiem, dobra, próbuję, dam wam znać. Słuchajcie, powiem wam tak. Tak jak brzydki jest ten sernik, to jest po prostu przepyszny. I tutaj tylko ta masa serowa wypłynęła na górę i nie wygląda to atrakcyjnie, ale jest po prostu przepyszny. Więc na pewno zrobię go jeszcze raz. Jak tylko ustalę recepturę, to wam powiem. Ale no... Bez kitu to jest najlepszy sernik na zimno, jak jadłam. I sama wymyśliłam tą recepturę, więc... Zajebiście. Nie lubię się tak chwalić, ale jest naprawdę, kurczę, pyszny, słuchajcie. Pierwszy raz to robię. No nie jestem jakąś specjalistką od ciast czy od deserów. Wiecie, poczytałam różne przepisy. I zrobiłam oczywiście swój. I do piszkoptów dodałam masła. I dobrze. Bo to by... Bo one się ładnie trzymają, a tak to by się teraz... W ogóle fajnie, że wszystko się tak trzyma. No mówię, gdyby mi to tu nie wypłynęło... Nie wiem... już wiem. Więc to też jest problemem, że ja do tej galaretki dałam więcej wody niż powinnam, bo mi się pomyliło. Może dlatego też ona, bo tak ona się średnio... No nic, będę testować. Ale jest pyszny. Naprawdę, to wygląda bardzo średnio. Z boku wygląda ładnie, jak sernik. Gdyby nie ten wierzch, to może go białą czekoladą zaleję od góry, żeby nie było jutro widać. Ale to jest jakiś plan. Albo jakąś masę kremową na niego położę. Goście się nie kapną. Może nie będą oglądać vloga. Dobra. Nie no, ta masa serowa jest po prostu jakieś... przepyszne. Naprawdę... Wyszło mi coś naprawdę dobrego. Dobra. Uciekam. Widzimy się jutro. Jakbyście byli ciekawi, co to za ciamkanie, to Lola ma kosteczkę. No, a ja kończę sernik. Idę spać. Do jutra.